Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mamy 1 listopada, środę. Przed chwilą tutaj daliśmy Zuzi śniadanie i dostała suszony mniszek lekarski. I właściwie pierwszy raz od bardzo dawna dostała suszone, bo przez oczywiście lato jadła mlecze, babkę lancetowatą i takie różne trawy, rośliny. Właśnie zrywane, a teraz będzie musiała już jeść coraz więcej suszonych, bo coraz mniej tych zrywanych. I tutaj daliśmy jej taki. Ale widzę, że nawet zaczyna go trochę jeść. Zimą bardzo jej smakował, więc może teraz też się do niego przekona. Jesteśmy tutaj na spacerze. Obydwie są ubrane w ubranka, bo jest dzisiaj chłodno. Na razie są jeszcze na smyczy, dopiero jak pójdziemy tam dalej, gdzie będzie bardziej taki teren zabudowany, daleko będzie ulica, to wtedy może je spuścimy. Tu Soneczka ma takie ubranko, a Maja ma tą bluzeczkę, co ostatnio w niej chodzi. Weszliśmy tutaj już na górę. Dziewczyny są spuszczone. Idziemy tu trochę pod górę. Byliśmy trochę na górze, ale tam są domy z psami, więc woleliśmy nie iść, bo jak spuściłyśmy dziewczynę, to żeby Sonia się nie bała, nie zaczęła nam uciekać czy coś, więc pójdziemy w inną stronę. I chyba tutaj z Mają, nie wiem czy byliśmy, a jeżeli tak, to wiosną. Tutaj wąchają obydwie to samo drzewo. Może tutaj wcześniej jakiś piesek był, że tak wąchają. Idziemy dalej tutaj taką polaną. Z tego miejsca już na pewno Wam jakiś czas temu w sumie nagrywałam filmik. Ale znowu dzisiaj tutaj poszliśmy. I chyba będziemy wracać teraz albo w tamtą stronę, albo w ogóle będziemy się wracać. Maja, bo tam jest już taki dół i nie chcemy, żeby one wpadły. Wchodzimy z tej górki, na którą niedawno weszliśmy, a tylko że z inną stroną przechodziliśmy, bo wejdziemy tutaj taką, na taką drogę, jakąś blokowaną taką kostkę, na którą często chodzimy na spacery, tylko że przeszliśmy teraz inną stroną. Jest trochę błoto i jest trochę stromo, chociaż Sonia chyba sobie dobrze radzi, bo idzie pierwsza. Tu Majeczka. Soneczka jest już tam daleko, jakby nas zostawiła. I chyba idą sobie same z Mają.
Soni to już nawet nie widać. Nie wiem, czy ona nas czeka. Tam jest. I na tą dróżkę, którą już tutaj widzicie, taką kostkę, wyjdziemy sobie i pewnie pójdziemy jeszcze tam do góry tą kostką. Tu jest taka jakby, nie wiem, jakiś schowek, chyba już opuszczony, gdzie coś wcześniej było. Sonia, czekaj! I tam daleko widzicie też drzewo, chyba też było ucięte, bo leży cały ten konar. A Sonia tam daleko, nie wiem, chyba ją widać. A Sonia sobie tutaj biega. Przed chwilą też szukaliśmy piłeczki Mai, bo gdzieś wrzuciła w trawę i nie mogliśmy znaleźć, więc ona sama znalazła i nam przyniosła. A teraz idziemy tutaj taką inną trasą, bo od tej dróżki idziemy trochę pod górę. Sonia się wraca, bo znowu Maja zgubiła piłkę i znowu będziemy szukać. Może Sonia jej poszuka. Piłeczka już znaleziona. Maja nosi ją sobie. A teraz weszliśmy tutaj tędy na taką polanę, na której nigdy nie byliśmy. Teraz wam pokażę dziewczyny, bo już poszły dalej. I jesteśmy na takiej łące. I jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Widok, bo zawsze chodzimy tą dróżką, gdzie jest widzieliście taka kostka wyłożona, a nigdy nie wchodzimy po prostu tutaj na górę zazwyczaj, bo jest błoto i dzisiaj też jest straszne błoto, ale mimo to postanowiliśmy wyjść, chociaż tutaj taki jest wiatr dość, jak wyszliśmy tak wysoko, no jest bardzo ładnie. Maja? Już się stąd będziemy wracać, bo znowu musimy szukać piłki, ponieważ Maja już na tym spacerze po raz trzeci zgubiła piłkę. Jak wychodziliśmy tam pod tą górkę, to właśnie jej gdzieś ją zostawiła. I teraz jak będziemy wracać, to będziemy szukać tej piłeczki. Chociaż zazwyczaj jest tak, że my szukamy, a ona znajduje i stoi z tą piłką, a my dalej szukamy, bo nie wiemy, że ona już znalazła. Tak więc zaraz będziemy szukać w drodze powrotnej. A Sonia, jak widzicie, dostała szału biegania. W ogóle jest już tak daleko od nas. Ale dobrze, przecież trochę czeka. I Sonia idzie tutaj takim błotem. I właśnie z daleka zauważyłam, że jest piłeczka. Nie wiem, czy wy widzicie, ale taka granatowa. I znaleźliśmy piłeczkę. Wracamy ze spaceru, bo jeszcze później musimy iść oczywiście na cmentarz, bo dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych. Ja już wróciłam ze spaceru z Sonią i z Mają. Ja teraz idę na cmentarz. Tutaj mam oczywiście znicz. I już będę kończyć też ten filmik. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.